Królewna Śnieżka. Dawno temu żyła sobie przecudnej urody królewna, którą z uwagi na jej jasną cerę przypominającą kolorem śnieg nazywano Śnieżką. Śnieżka była sierotą. Mieszkała w zamku pod opieką swoich próżnych i podłych ciotek, regentek królestwa. One to zagnały Śnieżkę do codziennych prac, niczym zwykłą pokojówkę. Śnieżka pracowała i nie uskarżała się na swój los. Miała jedną przyjaciółkę, damę dworu, Aurelię. Codziennie próżne ciotki przeglądały się w magicznym lustrze i pytały: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? A lustro odpowiadało: wy jesteście najpiękniejsze, o najjaśniejsze panie. Wasza uroda nie ma sobie równych. Śnieżka do pewnego momentu była bezpieczna i nie zagrażała jej okrutna zazdrość ciotek. Aż do pewnego dnia. Największy sekret, ja go jedna znam. Źródło życzeń bije na mnie tam. Jeśli o czym w sercu śni, to tylko krzyknij tu. Gdy echo stąd odpowiedzi, sny spełnią się co tu. Cała okolica, ha, 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 kiedy w niej kołd pieje.
Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszą kobietą na świecie? Wy, o najjaśniejsze, jesteście piękne, ale do grona kobiet dołączyła młoda dziewczyna. Jej włosy, jej twarz, jej sylwetka, jej cera. Wszystko składa się na to, że jej uroda jest niezrównana w całym świecie. To ona jest teraz najpiękniejsza. Któż to? Powiedz! No kto to? Nakazujemy ci powiedzieć, bo inaczej cię stłuczemy. Mów! Dobrze. Tą dziewczyną jest Śnieżka. Co takiego? Śnieżka? Nie może tak być. Co zrobić? Wiem. Pozbądźmy się jej. Tak. Arnoldzie! Arnoldzie! Słucham, wasze wysokości. Pójdziesz do lasu, gdy tam na spacerze będzie królewna. Gdy nikt nie będzie widział. Zabijesz ją. Ja? Ja mam zabić królewnę? Tak! Zabić Śnieżkę! A na dowód tego przynieś nam jej serce. W tej oto szkatule. Zabiję Śnieżkę i przyniosę wam jej wycięte z młodej piersi, bijące jeszcze serce. Nie chcę. Szpada w mym ręku drży, ale taki był rozkaz regentek. Moich ciotek? Tak. Są zazdrosne po tym, co powiedziało im lustro. One teraz rządzą królestwem. Jeśli nie spełnię ich woli, czeka mnie sroga kara. Nie musisz. Królewna schowa się w lesie, a ty zanieś paniom na dowód, że wykonałeś rozkaz serce dzika. Dobrze więc. Niech tak będzie. Królewno, za siódmym strumykiem w lesie na polanie jest chatka. Wydaje mi się, że tam możesz się ukryć. Ojej, ale zaniedbana chatka. Ciekawe, kto w niej mieszka. Może posprzątamy to, tak jak w zamku. Dobrze, poszukam jakichś miąteł. Hey, go.
panna śliczna, jak śnieg biała. Sama lasem wędrowała? Już się budzi. A psik! Czy ją znacie? Witaj. A psik! Witaj w naszej chatce. Skąd pochodzisz? Czy dowiem się? Zaraz wam wszystko opowiem. Ciotki opiekę nade mną sprawują. To złe, okrutne czarownice i ogromne zazdrośnice. Kiedy magiczne lustro im powiedziało, że przewyższa mnie urodą, to chciały życie moje skrócić. Ty nie możesz do nich wrócić. Śpi, znaczy zamieszkaj z nami. W naszym domu. Lecz nie otwieraj drzwi nikomu. Boże, ile tu kurzu. Ale tu brudno. Tylko nos się zapikał w tego kurzu. Będziemy to sprzątać 100 lat. Nawet więcej. I to dużo więcej. Kurz, a psik, kurz jest wszędzie. Ale zaraz posprzątamy i go nie będzie. Przy pracy się kos, la 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 la. Im więcej zrobić masz, tym raźniej gwiźdź tam cały głos. Piosenki swoje nuć, la 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 la. Im więcej pracy czeka nas, tym mile zbiegnie czas. Tańczysz właśnie, kupca, im więcej pracy czeka nas, tym milej zbiegnie czas. Im więcej pracy czeka nas, tym milej zbiegnie czas. Głupich słów! Opowiedz nam o sobie.
Była raz królewna. Czy jest teraz tu? Zakochała się. Zaraz, w pierwszym dniu? To tak nagle przyszło. Jak się czasem śni. Królewicz był czarowny, serce ukradł mi. Czy był silny i piękny? Wysoki był jak dom? A pszyk! Taki na świecie jeden, tylko on. Przyrzekł, że cię kocha? Całusał mi? Taki zakochany nie był jeszcze. Nadal najpiękniejszą na świecie jest Śnieżka. Mieszka u krasnoludków w lesie za siódmym strumykiem. Co takiego? Nie może tak być. Arnold nas oszukał. Musimy zrobić wszystko same. Pójdziemy tam w przebraniach. Jest magiczna mikstura, która się nada. Mumi proch. Nocy czerni. Wiedźmy skrzep. Strachu krzyk. Jabłko pogrąży Śnieżkę w śmiertelnym śnie. I tylko prawdziwa miłość będzie mogła przywrócić ją na świat.
Dziadko. Dzień dobry. Mamy pyszne jabłuszka. W sam raz na szarlotkę. Skosztujesz, jakie słodkie? Prosimy, spróbuj. Niosłyśmy je na targ, ale to daleko. Już ich nie sprzedamy. Weź to. To jabłko jest niezwykłe. Ma magiczną moc. Magiczną moc? Tak. Jeśli ugryziesz choć kęs, spełni się twoje najskrytsze marzenie. Jest ono dla ciebie, śliczna. Dobrze, wezmę. Chciałabym, żebym chciał, żeby... Nie mów! Bo się nie spełni. Ciesz się jabłuszkiem. Musi być prawdziwa miłość. Teraz na łóżki. I ty, Aurelio? Byłaś przy mnie przez ten cały czas? Tak, jesteśmy bardzo bliska. Może dlatego, że na mnie w domu też czeka macocha i każe mi cały czas pracować. A ja też kiedyś chciałabym odnaleźć swoją miłość. Swego księcia. Ale mam problem. Ciągle gubię buty. Musisz wracać? Kto będą ci przyzywać twoje złe, przyrodnie siostry? Ty odjedziesz z królewiczem, a ja przyzwyczaiłam się już do przezwiska Kopciuszek.